Klub sportowy Samuraj Lubań działa na terenie powiatu lubańskiego od 1999 roku i przez prawie dwie dekady wyszkolił wielu znakomitych sportowców karateków. Główną dyscypliną nurtującą jest karate sportowe, obecnie karate WKF, karate olimpijskie. Prowadzimy szkolenia już od najmłodszych lat, czyli od 5 roku życia, więc mamy obecnie 5 grup szkoleniowych. Szkolenia klubu odbywają się w kilku miejscach na terenie powiatu. Trenujemy na terenie gminy wiejskiej Lubań, czyli w miejscowości Pisarzowice, tu gdzie obecnie jesteśmy. To jest nasze centrum szkoleniowe. Mamy do dyspozycji dużą salę, na której obecnie jesteśmy. Jak też na dole mamy jeszcze profesjonalną salę walki z pełnym wyposażeniem. To dotyczy właśnie mieszkańców z terenu gminy wiejskiej Lubań. Dalej na terenie Lubania trenujemy przy współpracy z klubem sportowym Wiktoria Lubań. Tam trenujemy również karate z dziećmi w dwóch grupach. Grupa jest młodsza, grupa i średnio zaawansowana. I od 6 lat swoje horyzonty poszerzyliśmy i prowadzimy swoją działalność na terenie Świeradowa Zdroju. Tam też również mamy grupę dzieciaków, gdzie prowadzimy zajęcia właśnie z zakresu karate. Niemniej jednak od 6 lat również weszliśmy jeszcze w sferę prowadzenia zajęć dla dorosłych i zarówno tutaj w Pisarzowicach mamy grupę kombat, są to mieszane sztuki walki, wybrane najskuteczniejsze techniki, które mogą być używane w walce takiej realnej. I również w tym roku również otworzyliśmy grupę taką w Świeradowie Zdroju, gdzie również jest ta osoba, grupa dorosła. Klub Samuraj zrzesza 120 członków i prężnie się rozwija. Regularnie klub wystawia swoich zawodników na zawodach w kraju i za granicą. Przez lata już, myślę, że od 99 roku, jak powstaliśmy, przez kilka lat prowadziliśmy tylko edukację, szkolenie. To po 5 latach zaowocowało, że już od 2008 praktycznie roku zdobywamy na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym medale. W swoich barwach mamy zawodników, którzy na poziomie Mistrzostw Polski wielokrotnie stawali na podium w różnych federacjach karate, na Mistrzostwach Europy również. I również na Mistrzostwach Świata. Byliśmy 3-krotnie w swojej historii na Mistrzostwach Świata, gdzie za każdym razem wracaliśmy z medalami. W klubie jest wielu utalentowanych zawodników, którzy szybko stają na podium. Oliwia trenuje karate już 5 lat. Jak swoje umiejętności oceniasz? Coraz lepiej? Tak, coraz lepiej. Na zawody już jeździsz? Jeżdżę dużo na zawody, prawie na wszystkie zawody, na które klub jeździ, ja też. Coś już udało Ci się zdobyć? Od 2014 roku, jak jesteśmy na wszystkich zawodach, oprócz Czech, zajmuję czołowe miejsca na podium. Jaki pas? Granatowy. Kolejny jaki będzie? Brązowy, ale muszę skończyć najpierw 14 lat. Kolejna kobieta w klubie Samuraj, pani Elżbieta, trenuje jeszcze dłużej i nie zamierza rzucać tej dyscypliny. Ruch ogólnie jest ważny, ze wszelkich powodów, tak? A jeżeli uczymy się jeszcze jakiejś dodatkowej umiejętności, w tym przypadku samoobrony, i wiemy, że kiedyś w przyszłości może nam to pomóc, to zawsze warto wybrać sobie sztuki walki, tak? Tutaj mamy i trochę ćwiczeń siłowych, i mamy rozciąganie. Karate jest na tyle multifunkcjonalną dyscypliną, że tak naprawdę każdy aspekt naszego ciała się rozwija. Także trenerzy wciąż startują w zawodach i zdobywają kolejne szczyty. Na ich koncie są m.in. złote medale z Mistrzostw Świata. Główny pion w ten seniorski składa się z 7 trenerów obecnie. Każdy z naszych trenerów jest aktywny, więc trenuje również wraz z zawodnikami. No i też musi dawać dobry przykład. Stąd też jeździmy na takie zawody. Najbardziej prestiżowe zawody, może i z tego względu, że tam jeszcze mamy mieć taki poziom światowy, więc najwięcej doświadczenia w sumie mają trenerzy. Pan Tomasz zaczynał w klubie jako dziecko, teraz jest trenerem. Uważam, że to był najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Dlaczego? Ponieważ rozwijam tutaj swoje ciało, ale także ducha. Tak? Karate to nie jest po prostu dyscyplina sportu, to jest sztuka walki. Tak? To jest droga na całe życie. Tak? Przestrzeganie zasad, tak? Kultura ogólnie japońska. Tak? Karate wywodzi się z Okinawy. Tam ludzie są bardzo honorowi i żyją według swojego kodeksu, tak zwanego kodeksu Bushido, tak? I to mnie urzekło. Klub sportowy Samuraj Lubań zaprasza w swoje szeregi kolejnych chętnych.
Jesteśmy niemal cały rok otwarci, ponieważ mamy kilka podgrup i zawsze jest grupa, gdzie jest to etap początkujący szkolenia, więc bez względu na porę roku, jeśli ktoś do nas przyjdzie, więc zaraz od razu do tej grupy początkującej zostanie oddelegowany. Tam po kilku miesiącach zdobywania szlifów, jeśli już nabędzie pewnych umiejętności, pewnego sposobu zachowania, powołujemy go do kolejnej grupy, stąd też niemal przez cały rok jesteśmy gotowi, przygotowani, można do nas przyjść, nikomu nie odmówimy. Jeśli spełni te podstawowe kryteria zdrowotne i samodzielność, i dziecko jak już ma pewną na etapie 5. roku życia, to już od 5 lat serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Fajna dyscyplina, wymagająca i to prawda, nie dla wszystkich, ale jeżeli jesteśmy wytrwali i chcemy jeszcze się czegoś nauczyć, to jak najbardziej. Wszystkie informacje o klubie znaleźć można na stronie samuraj-lubań.pl.